W latach niemieckiej okupacji warszawski ogród zoologiczny, kierowany przez dyrektora Jana Żebińskiego, urodzonego w Warszawie 8 kwietnia 1897 roku, stał się miejscem ukrywania wielu Żydów. Znajdujący się na terenie zoń modernistycznej willi Żebińskich, zwanej domem pod zwariowaną gwiazdą, schronienie podczas zagłady otrzymali m.in. pisarka Rachela Auerbach, rzeźbiarka Magdalena Gross czy bokser Samuel Koenigswein z rodziną. Za okazaną pomoc Jan Żebiński i jego żona Antonina zostali w 1965 roku uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Kolejka, która stała przed kasami nowiutkiego warszawskiego zoo w marcu 1928 roku, była bardzo długa. Nowoczesny ogród zoologiczny, na której stolica czekała o czasu odzyskania przez Polskę niepodległości, z dnia na dzień stał się wizytówką miasta. Placówka rozwijała się znakomicie. Powstały m.in. małpiarnia, słoniarnia i budynek dla żyraf. Pieczę nad tą gromadą prawie od początku sprawował charyzmatyczny dyrektor. Jan Żebiński już wtedy słynął z niekonwencjonalnego zachowania. Gdy urodziły się małe lewki, a lwica nie chciała ich karmić, wpadł na pomysł, aby podać młode mleko jego własnej siostry, która niedawno urodziła dziecko. Willa Jana i Antoniny Żebińskich w warszawskim zoo przetrwała wojnę i stoi do dziś. W pokojach willi została przywrócona atmosfera i klimat lat 30. ubiegłego wieku. W pierwszym pomieszczeniu warto przejrzeć się dokładnie kilku gablotom zawierających bogate, interesujące okazy owadów. Są to bezcenne zbiory Szymona Tenenbauma, światowej sławy entomologa narodowości żydowskiej, który w roku 1940 został wraz z rodziną zamknięty w warszawskim getcie. Całą swoją kolekcję, liczącą około 500 000 okazów bezkręgowców, zdążył powierzyć na przechowanie swojemu przyjacielowi Janowi Żebińskiemu. Na półkach zajmujących całą ścianę stoją świetnie zachowane książki. Większość w języku niemieckim i większość o tematyce zoologicznej. W gabinecie na stoliku oryginalna popielniczka dyrektora Żebińskiego, przekazana przez jego córkę. Na ścianach i na biurku rodzinne zdjęcia. W salonie stoi fortepian. Antonina siadała przy instrumencie i grała różne utwory, których dobór przekazywał nielegalnym lokatorom określone informacje. Najczęściej był to sygnał dla wszystkich ukrywających się w domu i w piwnicy, że sytuacja jest groźna i należy zniknąć. Z piwnicy podziemny tunel prowadził na zewnątrz budynku. Na muzyczny znak Antoniny nielegalni lokatorzy wydostawali się spoza willy, by schronić się wśród zarośli między ptasimi wolierami. W piwnicy znajduje się salka pamięci Magdaleny Gross, która ukrywają się wypełniała dłużące się godziny rzeźbią z gliny zwierzęcych mieszkańców zoo. Są tu liczne zdjęcia prac pani Gross. Wspomnienia Reginy Koenigswein. Jest mroźna grudniowa noc 1943 roku.
Do drzwi willi dyrektora warszawskiego ogrodu zoologicznego Jana Żebińskiego stuka przerażona, ubrana w brudne łachy dziewczyna. Otwiera gosposia. Nie chce wpuścić kobiety do środka. Na szczęście pojawia się dyrektor. Zabiedzonej dziewczynie rozpoznaje Reginę Königswein, córkę Szmula Sobola, przedwojennego dostawcę warzyw i owoców dla zwierząt. Regina sama przyszła prosić o pomoc. Dwoje dzieci i męża zostawiła ukrytych w piwnicy w innej części miasta. Wiedziała, że dyrektor jej nie odmówi. Traktował ją przecież niemal jak członka rodziny. Pamiętam jeszcze, kiedy w 1935 roku pobrałam się z moim mężem, ma się rozumieć, bez dyrektora nie byłoby ślubu, a trochę się spóźnił. Był to niepospolity człowiek, stałe zajęty swoim ogrodem, swoją twórczością. Myśmy się denerwowali, ale ojciec powiedział, że wpierw nie zrobi chłupy, dopóki nie będzie dyrektora Jana Żebińskiego. Rzeczywiście o pośpiechu wpadł wtedy i tak przepraszał, jakby doprawdy nie wiem, jak się wyrazić, i to był moment, który całe życie pamiętam. Gdy Regina stoi w głębi domu, słychać pianino. To Antonina Żebińska, żona dyrektora, gra fragment operetki Piękna Helena Offenbacha. Regina Königswein jeszcze nie wie, że ten utwór nie jest przypadkowy. To sygnał dla wszystkich ukrywających się w domu Żydów o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Już po pierwszych dźwiękach melodii nielegalni lokatorzy rozbiegają się do skrytych w szafach, w pokojach, na piętrze, w piwnicy, w podziemnym tunelu. Dom pustoszeje. Centrum Wielokulturowe w Warszawie i ja, Natalia Romaniu, przewodnik warszawski, asystent wielokulturowej, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne nasze odcinki.